Witam Państwa ponownie, to jest wieczór z telewizją w Polsce.pl, moją skromną osobą, ale proszę Państwa, ze mną w studio już tutaj prezes Jerzy Straszewski, PIKE, czyli Polska Izba Komunikacji Elektronicznej. Panie prezesie, będziemy mówili oczywiście dzisiaj o technologii 5G, ale zanim o tej technologii, no to może o izbie, bo zdaje się, że w ogóle telewizja kablowa w Polsce obchodzi jubileusz. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że mam możliwość zapowiedzieć, że rok 2019 jest rokiem jubileuszowym dla naszej branży, bo zamierzamy go celebrować jako rok telewizji kablowej. W roku 89. Ale jak to się zaczęło właśnie? No właśnie do tego zmierzam. W roku 89 na warszawskim Ursynowie już działała pierwsza w Polsce sieć telewizji kablowej. Wtedy to trudno mi powiedzieć, ilu miała już abonentów, ale firma Ursynat, która była w jakimś sensie powiązana czy finansowana przez firmę Porion. Tam była telewizja Marek, Porion potem. A później była telewizja Porion. Czyli autonomiczne nadawanie, tak nie tylko jest, rozsiew. Pan Marek. No to jest model, który teraz też jest nadal stosowany. Pan Marek Czajkowski, wielki entuzjasta telewizji kablowej, który spędził trochę czasu w Szwecji, czegoś się tam nauczył. Później zaczął trochę sprzedawać sprzętu, elementów aktywnych, pasywnych, tych, które tworzą sieć telewizji kablowej. No i sam założył z kolegą założyli i entuzjastami na terenie Ursynowa, założyli firmę Ursynat i podłączyli się pod antenę, też sprowadzoną zresztą ze Szwecji. Przez antenę satelitarną. Nie zbiorczą, bo zbiorcze to do telewizji naziemnej były stosowane, tak, i tak. Potem azarty, o tym możemy też porozmawiać chwilę. No ale i uruchomili Ursynat i w roku 89 na wiosnę nadali pierwszy program własny, program telewizji lokalnej Ursynat. No właśnie, i czyli zaczęło się uznaliśmy, 30 że lat to temu. Będzie nasz taki punkt wyjściowy. A potem jak przeciąg, jak płomień, wszystko się rozniosło na cały potem kraj. Wiele kroków milowych tych jesteśmy telewizji. W roku 2019. Ile mamy w Polsce telewizji kablowych, tych małych i tych dużych? Ile to łącznie jest podmiotów, panie prezesie? No, tych, które są zgłoszone, bo taki rejestr prowadzi Urząd Komunikacji Elektronicznej, no to jest kilkaset, 500, ale ja to tak raczej w to nie wierzę, mimo że to jest urzędowa lista, bo to są może zgłoszone firmy, ale takich firm działających to jest gdzieś około 200-250 na terenie Polski. No to proszę takich Państwa, znaczących się. My jesteśmy w około 100 kablówkach już, czyli tak mniej więcej połowa rynku, a nawet trochę więcej, bo my jesteśmy w tych dużych, takich jak UPC, Vectra, panie redaktorze, trzeba rynek rozpatrywać nie od ilości operatorów, oczywiście, tylko od ilości abonentów. Ale mamy i tak, jesteśmy w połowie zasięgu w Polsce. Tak. Nie, jest pan więcej w te, które pan wymienił, więcej. Bo telewizja kablowa dociera do prawie 7 milionów gospodarstw domowych, przy czym nie wszystkie skorzystają z telewizji kablowej, bo mogą albo korzystać z telewizji naziemnej, albo satelitarnej, ale jest możliwość. Natomiast my liczymy tych, którzy są powiązani płatnością, umową o korzystanie z telewizji kablowej, czyli płacą abonament telewizji operatorów. O dobry wizerunek 4,5 miliona. Na o dziś, dobry wizerunek tego środowiska, tych przedsiębiorców dba pan prezes, ale też dba pan o wiedzę, o know-how coraz to bardziej imponujące tych operatorów polskich, no bo jesteśmy, jak się okazuje, w awangardzie europejskich technologii przesyłu telekomunikacyjnego, no tym wszystkim, co w tej chwili jest najświeższe. I wchodzi technologia 5G. I to jest gorący kartofel, to jest gorąca sprawa dzisiaj w Polsce, bo no właśnie, może zaczniemy od fragmentu wideo, którym pana chcę trochę sprowokować. Proszę bardzo. No myśmy już...
Anten, nadajników i innych tego typu urządzeń w Krakowie nie brakuje. Wystarczy spojrzeć na dachy najwyższych budynków w mieście, aby przekonać się, że sieci telefoniczne oraz dostawcy internetu codziennie bombardują nas niewidzialnym smogiem. Tak, niestety mamy do czynienia z tak zwanym smogiem elektromagnetycznym. Podkreśla radna miejska Marta Patena, która szkodliwym działaniem niewidocznych fal zajmuje się od dawna. Pytanie jest teraz, czy nawet część tych objawów, które są z zwykłego smogu, nie podchodzą od tego elektromagnetycznego. Fale elektromagnetyczne mogą być naturalne i sztuczne. Te naturalne mamy w naszym otoczeniu, jesteśmy do nich w jakiś sposób przyzwyczajeni, zaś te sztuczne, które wytwarzane są przez nas, mogą być szkodliwe. Mogą być szkodliwe kiedy? Wtedy, kiedy mają za duże natężenie. I z tym jest problem. Problem największy z falami elektromagnetycznymi, bo to jest tak jak na kuchence mikrofalowej, która też wytwarza fale elektromagnetyczne, jest napisane, że nie powinni jej używać osoby, które mają rozrusznik serca, jakieś takie kłopoty, bo zakłócają te urządzenia. Jak włożymy szklankę wody do kuchenki elektromagnetycznej, to widzimy, no właśnie, że... kiedy rozum śpi, budzą się upiory. I pytanie do pana, czy my powinniśmy się bać tej technologii? Czy są badania, które nas uspokajają? My tu już w studiu mieliśmy i rozmowę na ten temat i też innych ekspertów, którzy o tym mówili, ale chyba nie dość uspokajania, nie dość mówienia o prawdzie w związku z wdrażaniem tej technologii. No więc ja może zacznę od tego, na czym skończyłem na poprzedniej wizycie u pana, bo też rozmawialiśmy o technologii 5G, ale od strony, co ona ma nam dać, co dzięki tej technologii i jej stosowaniu ludzie mogą zyskać. Internet rzeczy, niesamowite prędkości przesyłu internetu. Tak jest, samochody autonomiczne. Fantastyczne możliwości. Ma możliwości bardzo dużo i akurat no, na pewno nie będzie czasu na to, żeby to teraz opowiedzieć. Ja wróciłem parę dni temu ze Stanów Zjednoczonych. Byłem na corocznej konferencji i wystawie CIS. To jest konferencja elektroniki konsumpcyjnej. Takie show, jak to Amerykanie robią i rzeczywiście też nazywają. Consumer Electronic Show. I odbywa się to w Las Vegas wśród automatów i tak dalej. Ale to, mnie to, że tak powiem, nie imponuje, bo byłem już trzeci raz na tej konferencji, bo przyjąłem taką zasadę, że warto tam jeździć z taką częstotliwością, jaką uważamy, że coś się konkretnego dzieje w tej naszej branży. I jeździmy co dwa lata. I właśnie i do 5G tego, dlatego o tym wspomniałem, bo 5G było tematem numer jeden w zakresie telekomunikacji, a ponieważ telewizja kablowa jest częścią telekomunikacji, no to moje zainteresowanie i kolegów, bo przecież nie byłem sam, tylko byli koledzy z PIKE. I tak muszę powiedzieć, że to, co najważniejsze w tej zobaczyłem, poza samochodami autonomicznymi, bo to już było dwa lata temu, to było teraz, to jest duże, ogromne stoiska potentatów telekomunikacyjnych, Samsung i inne, wymienię tylko Samsunga, bo on na mnie zrobił wrażenie, kilka tysięcy chyba metrów kwadratowych stoisko, no może przesadzam, ale kilkaset, pod tytułem 5G i pokazane jest to, co ono ma nam dać. Ale nie mówi, jakim to osiągnąć sposobem i jakim kosztem. No ja się właśnie pana pytam, bo my się skupiamy tutaj na technologii, która naprawdę robi wrażenie. Do tego myślę, to jest nowy świat, ta szybkość, ta architektura tego przesyłu, to są zupełnie nowe rzeczy, nowe wyzwania. No dobrze, ale tu w tym materiale tych pytań też padło, takich prostych, takich ludzkich kilka. Tak. I znowu dopytanie do pana, czy to się bada pod kątem wpływu na człowieka? Czy możemy być pewni, że ta technologia nie będzie wiązała się z żadnym ryzykiem zdrowotnym? Jak pan to odnajduje? No ja tu chciałem powiedzieć, że to nie dotyczy tylko i wyłącznie technologii 5G, ale w jakimś sensie się tutaj te wątpliwości czy problemy kumulują, ponieważ technologia 5G wymaga stosowania, żeby była skuteczna, określone szybkości, pojemności i przesyłanych informacji, bo o tym żeśmy mówili, nie, więc do tego nie wracamy, ale wymaga innego systemu anten. Jest to technologia mobilna,
wymagająca anten, bo fale elektromagnetyczne noszące te informacje cyfrowe to są fale, które promieniują, które z anteny, które tam są stosowane, przenosi się to do kolejnej anteny, czyli do obszaru objętego technologią 5G właśnie za pomocą fal elektromagnetycznych. I przy dużych częstotliwościach, a takie częstotliwości są wykorzystywane w tych technologiach, to zagęszczenie jest tak duże, że żeby technologia była skuteczna, to te anteny będą ustawiane co kilkadziesiąt metrów. W całym, jest duże, na całym obszarze, na przykład Warszawy. Na całym obszarze, no, każdego miasta, które, no. Czy obszaru, w którym brzmi będzie ta technologia. No to brzmi groźnie, bo pan może sobie przypomnieć, kiedy parę, ja już nie pamiętam, nie parę, ale to już parędziesiąt lat temu nastąpiła awaria masztu radiowego w Raszynie i marsz został przeniesiony do Głębina. Pamięta pan może to? To były lata tam chyba 80., 90. I wtedy zaczęły się protesty w mieście, gdzie to miało tak. być zainstalowane, że fale elektromagnetyczne, krowy nie będą dawały mleka i tak dalej, i inne. Ale może to odzyskać. Czy pan jest spokojny? Ja, pan jako ja ekspert. Po pierwsze nie jestem, no, ale ja nie jestem ekspertem w zakresie zdrowia ludzi, ale wiem, bo jestem inżynierem elektronikiem, że to są fale elektromagnetyczne. Czym większe jest natężenie pola elektromagnetycznego, no to jest to tak, jak pan powiedział, tak jak w mikrofali. No, człowieka do mikrofali się nie wkłada, prawda? Bo gdyby się zgorzyło, to by mu się tam wszystko w środku zagotowało. Pewne obawy zostają. Więc pewne obawy zostają. Ale jest to, nazwałbym, pod kontrolą. To nie jest tak, że jesteśmy tutaj, że to jest nowa technologia, która coś nowego, coś daje, ale też trzeba uważać, żeby ją stosować rozważnie. I są badania robione w różnych krajach, szczególnie Amerykanie są uczuleni na tego typu działania. Są nawet pewne opracowania za, są opracowania przeciw, ale w ogóle, żeby wdrożyć tą technologię, trzeba spełnić pewne normy, nie można przekraczać. Ile nas czeka od wdrożenia w Polsce tego? Ile nas czeka? Kiedy to będzie? To ja już mówiłem o tym poprzednim razem, że w Polsce faktycznie to wejdzie życie, nazwijmy tak, do roku 2025. Czyli takie są założenia i taka jest i plan Ministerstwa Cyfryzacji. Zdrowie jest najważniejsze, ale tu jest jeszcze jeden problem. Tu jest taki problem, który ostatnio wypłynął. Polecam państwu artykuł pana Maxa Wysockiego w tygodniku Sieci. Wypłynął problem możliwego szpiegowania przez różne organizacje, przez różne firmy technologiczne poprzez tą technologię różnych danych, prawda, różnych instytucji. Była afera z firmą Huawei, która jakieś tam miała związki z różnymi wywiadami. I pytanie, czy my tutaj od tej strony, jak mówię, zdrowie jest najważniejsze, ale też i od tej strony bezpieczeństwa danych, bezpieczeństwa przekazu, bezpieczeństwa polskich instytucji, czy tu jesteśmy tutaj spokojni? No więc rzeczywiście to, co pan powiedział, jest jak najbardziej słuszne, że zdrowie jest najważniejsze. I musimy, przy czym jest ciekawa historia, ciekawa, no w każdym razie jest taki w tej chwili, my musimy dostosować polskie przepisy do norm światowych, które pozwalają wdrożyć technologię 5G. Nasze normy są normami z lat 60., normy, które mają bardzo ostre warunki co do stężenia fal elektromagnetycznych. Może dobrze, panie prezesie, no, dobrze, ale przy tych normach nie wdrożymy tej technologii. Właśnie. I dlatego tu trzeba rozsądnie podejść do sprawy. To jest rola tych, no, Ministerstwa Cyfryzacji, które jest za to odpowiedzialne.
żeby to wdrożyć i już niedługo zapewne w Sejmie będzie taka ustawa procedowana. Mówi pan o bardzo ważnych rzeczach, bo z drugiej strony dyskusja. Jest ryzyko, pan sam podkreśla, no pewne ryzyko wdrożenia tej technologii i zdrowotne, i dla bezpieczeństwa kraju istnieje, a z drugiej strony, jeśli tego nie wdrożymy, jeśli ta technologia w Polsce się nie pojawi, to zostaniemy daleko w tyle i zostaniemy krajem gdzieś peryferyjnym. Więc pytanie pozostaje takie, czy są możliwości jakiegoś moderowania tą technologią, jakiegoś wykorzystywania jej w sposób bezpieczny, które na te dwa zagrożenia będą odpowiedzią? No, ja myślę, że te kraje przodujące w technologii telekomunikacyjnej no, nie wdrożą tej technologii, gdy nie będzie pewności, że ona nie jest, że ludzie są przed nią zabezpieczeni w taki sposób. A, różne widzieliśmy no, na świecie przypadki. Ale no przecież wprowadzenie telefonii komórkowej, czy nawet, bo to jest tak, fale długie, fale krótkie, fale średnie, fale krótkie, mikrofale. Czym krótsza jest ta fala, ona bardziej przenika i stwarza większe zagrożenie. Nawet, ale przecież te komórki, które używamy, bo to jest tak, technologia 1G, 3G i w tej chwili jesteśmy w technologii 5G. LTE, no tak. 4G tej. Mhm. No bo to są generacje. Tam piąta generacja i to jest to 5G. Nie ma takiej definicji, bo ona ma szereg parametrów i tak dalej, ale o tym nie będziemy mówili, bo to za trudne dla naszych widzów być może. Późna pora i tak dalej. Tak. Ale biorąc te wszystkie elementy pod uwagę, rzeczywiście trzeba wyważyć, co można, w jakim zakresie. I przecież też telefonu, też używanie telefonów komórkowych w tej chwili jest powszechne. Ale na chłopski rozum, proszę mi wyjaśnić, że tak powiem. Panie prezesie, to znaczy, że im ta technologia bardziej zaawansowana, tym te fale są krótsze i tym bardziej niebezpieczne dla nas, bo przenikają, tak? No, te mikrofale są niebezpieczne. Czyli to 5G, fakt. No to jest tego nie należy w tym środowisku za dużo niż 3G i 2G. No prawda? Bo to są inne częstotliwości. Jeszcze krótsze. No, więc tak z natury rzeczy ta technologia może być bardziej niebezpieczna, prawda? No i jesteśmy tego świadomi, bo przecież jest wiele różnego rodzaju opracowań i o tym się też mówi, że i mam nadzieję, że ja będąc entuzjastą wdrożenia tej technologii, bo wiem, jakie to niesie postęp dla ludzkości, już pan wymienił internet rzeczy, autonomiczne samochody i tak dalej, to ma nam wszystko pomóc żyć, bo i e-medycyna też będzie wykorzystywała tą technologię. Ale też, prawda? Musimy myśleć o przyszłości naszych dzieci i wnuków, prawda? No ja jestem przekonany, że to nie tylko inżynierowie telekomunikacyjni czy elektronicy, tak jak ja, dążą do tego, żeby ta łączność się rozszerzała, żeby ludzie łatwiej było przekazywać informacje, żeby były telewizory nie tylko 4G, 8G, a może i 16. A zresztą a propos, na wystawie widziałem już telewizor w postaci tapety. I to też jest ciekawe. To też jest coś, proszę co państwa, można zwinąć i worek dalej. Tematów chciałoby się jeszcze dokończyć. Ale bądźmy ostrożni. Specjaliści muszą czuwać, a my nie poddawajmy Pamiętam się. Takie hasło, śpi spokojnie, ZOMO czuwa. No wie pan, to miejmy zaufanie do tych specjalistów. Chciałoby się ich zobaczyć, nazwać. Rozumiem, że to są rozproszone instytucje, ale no, miejmy nadzieję, że ktoś nad tym panuje i też liczymy na udział w tym procesie pana prezesa, żeby nasze dzieci, żeby nasze wnuki, mimo tego rozwoju technologii, pozostały zdrowe, bo to chyba jest najważniejsze. Panie prezesie, tak bardzo serdecznie panu dziękuję za udział w naszym programie, a państwu za udział w całym naszym wieczorze. Mam nadzieję, zostańcie z telewizją w Polsce.pl. Dziękuję bardzo.